Ze mną teraz Kamil Łączyński. Kamil, trzeba przyznać, że no, kibicom troszeczkę waszym sprawiliście niezły ból serca, patrząc na tą nerwową końcówkę w waszym wykonaniu. Tak, no i fajnie, są emocje, jest przyjemność z tego, że ludzie mają przyjemność z tego, że oglądają. Wczoraj oglądałem oba mecze w telewizji, komentatorzy mówili, że nie było emocji, trochę narzekali, chociaż mecze były ofensywne. No to dzisiaj było dużo emocji pozytywnych, dużo celnych rzutów też w końcówce, wymiana ciosów. Zwycięzców się nie sądzi, więc my jesteśmy w półfinale i teraz musimy odpocząć i skupić się na tym, żeby jutro troszeczkę inaczej rozpocząć spotkanie. Myślę, że z większą taką koncentracją i determinacją myśleliśmy, że przepchniemy Torunian już w pierwszej połowie i potem nagle zaczęła się jakaś taka niepotrzebna nerwowość, że to nie wyszło i że nadal jest wynik równy, więc więcej spokoju, więcej opanowania. Bardzo cieszy to, że wygraliśmy i tyle. Pod koniec pierwszej kwarty ty wziąłeś na siebie rzut za 3 punkty, trafiłeś. To były twoje pierwsze punkty po powrocie po kontuzji. Tak widziałem taką uniesioną rękę w geście radości. Dużo satysfakcji sprawiła ci ta trójka. No tak, no nie dość, że pomogłem drużynie w tej akcji, to jeszcze to było moje dopiero co wejście i cieszę się, bo długo i ciężko pracowałem na tym, żeby w tym pucharze wystąpić i naprawdę tylko najbliżsi wiedzą, jak dużo poświęciłem temu i może nawet ręka nie jest jeszcze do końca zdrowa, ale nie wybaczyłbym sobie przegapienia takiego wspaniałego turnieju. Ja jeszcze Pucharu Polski nie wygrałem i bardzo, bardzo bym chciał zdobyć to trofeum dla siebie, ale przede wszystkim dla klubu, dla kibiców. Oby tych więcej akcji było pozytywnych, żeby te moje wejścia jeszcze więcej dobrego dawały z drużynie. Kamil, wspomniałeś o tym meczu półfinałowym, który jutro zagracie. Na razie nie wiadomo oczywiście, z jakim rywalem przyjdzie wam grać. Zostajesz na ten ostatni, czwarty ćwierćfinał? Będziesz oglądał mecz Stali z Czarnymi? Nie, będę oglądał w telewizji. Wracam do hotelu, jest godzina późna. Troszeczkę sprawiliśmy swoją grą, że oni w ogóle wrócą chyba do hotelu o 23:00, co nie, oczywiście nie oznacza, że stawia nas to w roli faworyta, z którąkolwiek drużyną nie przyjdzie nam jutro się mierzyć. Ale teraz odpoczynek, chociaż może ja nie grałem za dużo, ale tam te swoje rutyny trzeba wykonać, tak żeby na jutro być gotowym. Stal czy Czerni? Pomidor. Tyle. Kamil Łączyński, panowie, wracamy do was.